Cześć, ja jestem Anjon i dzisiaj podjąłem decyzję, że opuszczam Halloweenową fuzję. Nie zrozumcie mnie źle. Jaś i Małgosia są bardzo ciekawymi czempionami, ale po obejrzeniu ich testów stwierdziłem, że nie są dla mnie. Już wyjaśniam mój tok myślenia. Otóż, żeby wyciągnąć z nich pełny potencjał, trzeba zarówno zrobić fuzję, jak i pójść po jej gwarantowanego partnera. A żeby to się udało, trzeba będzie zużyć m.in. ogromną ilość szardów. Wprawdzie mam pewne zapasy, więc nie jest to czynnik dyskwalifikujący, ale zdobycie dwójki czempionów będzie z pewnością bardziej kosztowne niż tylko jednego. Kiedy już ich szczęśliwie będziemy mieć na swoim koncie, trzeba będzie ich wyksiążkować. A kolejka czempionów do wyksiążkowania na moim koncie jest całkiem spora. I jest tu kilkoro naprawdę fajnych czempionów, biorąc pod uwagę same legendy. A ja nie mam jak ich wypróbować, ponieważ czekają na książki, których mamy ciągły deficyt w grze. Zresztą mam wrażenie, że plarium w temacie książek samo strzela sobie w kolano. Mnie osobiście psuje to całą frajdę ze zdobywania nowych czempionów, że nie mogę ich wypróbować, ponieważ nie mają wyksiążkowanych skili. Odbiera mi to wiele z przyjemności grania w rajd i naprawdę pomogłoby, gdybyśmy mieli możliwość ciągłego farmienia książek choćby ta farma była nawet bardzo powolna. A tak jest jak jest, a wielu ludzi zniechęca się do gry, bo w pewnym momencie tracą przez to wrażenie progresu swojego konta. Co z tego, że zdobywamy nowych, świetnych czempionów, kiedy do czasu ich wypróbowania ta radość z ich zdobycia już dawno opadnie, bo nie mamy zasobów, żeby ich od razu użyć. Następnie naszą parę z fuzji trzeba będzie porządnie ubrać. I tutaj znowu kolejka nukerów. Do ubrania jest całkiem spora u mnie, a ten najlepszy sprzęt będę rezerwował na pewno dla takich czempionów jak Marius, kiedy go w końcu zdobędę. Ubieram w niego Tora, San Wukonga czy Rotosa, a ubranie kolejnej dwójki wymagałoby ode mnie wielu kompromisów. Zresztą nie ubrałem jeszcze Harimy, chociaż ona jest defensywnym nukerem, to i tak najlepsze wolne ciuchy z crit rate i crit damage pójdą dla niej. Z kolei, jak już uda się ich ubrać, będę jeszcze potrzebował dać im jakąś duszę. Najlepiej, żeby to były dusze czterogwiazdkowe, co pozwoli przynajmniej trochę podbić staty i zredukować wpływ gorszego sprzętu. Jak jest ze zdobywaniem dusz, wszyscy wiemy: trzeba bardzo mozolnie farmić soulstone y i mieć ogromne szczęście, albo jeszcze mozolniej zbierać monety i kupować upgrade u Merchanta. I znowu, tutaj również kolejka czempionów jest u mnie długa. Harima, Nekret, Tormin, Rotos, że wymienię tylko kilkoro. Do tego testy na test serwerze pokazały, że ich wartość przejawia się przede wszystkim na arenie, a na przykład na Hydrze są co najwyżej przeciętni. Dlatego, rozważając wszystkie za i przeciw, rezygnuję z pełną świadomością z tej pary. Nie będę się dziwić, jeśli wy w komentarzach napiszecie, że robicie tą fuzję i idziecie po jej partnera. Bo to nie są źli czempioni. Ja po prostu swoją decyzję podjąłem w oparciu o analizę koszt-efekt, uwzględniając jak aktualnie wygląda moje konto. Uff, po tym co powiedziałem, może Wam się wydawać, że jestem bardzo rozsądnym i wyważonym graczem, ale nic bardziej mylnego. Zamierzam właśnie zrobić coś bardzo nierozsądnego, czego nie potrafię racjonalnie uzasadnić, czyli zamierzam otworzyć 100 voidów, żeby zdobyć Little Miss Annie. Nie wiem, co w niej jest takiego, że nie potrafię się jej oprzeć. Może to jej A3, które uderza jak ciężarówka? A może po prostu jej ogromne, błyszczące serce? Na pewno, kiedy już ją dostanę i ją zbuduję, nagram o niej film, w którym podzielę się z Wami moją opinią na jej temat. Z listy progresywnych czempionów ustawię również tą liścicę. Która jest bardzo dobrą czempionką na hydrę. Nie mam jej, a oprócz tego służy jako empowerment dla Mariusa. Mercy mam zresetowane, więc nadzieja na inną legendę poza Little Miss Annie jest naprawdę nikła. Mam tylko nadzieję, że do czasu, kiedy Plarium będzie po raz kolejny na tyle hojne, żeby zaoferować nam innego gwarantowanego Wojda, uda mi się odbudować zapas fioletowych szardów. Miejsce zrobione, więc. Zaczynamy. Najbardziej nierozsądna rzecz, którą zrobiłem od dłuższego czasu na moim koncie RAID. Lecimy: 100 Wojdów, Lidl misani na końcu, czy po drodze coś się wydarzy. Na pewno wydarzy się mnóstwo niebieskich czempionów tutaj. To jest brak podwójnych szans, ale jest jeden epic. Lecimy. Punkty przy okazji dyniowe, ale wiem jak ten Deck of Fate jest kiepski po prostu. Jest to jakiś tam dodatkowy bonus, ale nie jest to żadna motywacja, żeby otwierać szardy. Lecimy. Kolejne, kolejne rarki. Konfesor. Gear Grinder to jest rarka, której nawet używam gdzieś na Faction Wars czy w jakichś Secret Roomach w Doom Tower. No i tak, takie dziesiątki tutaj, te, to spodziewam się o niestety oglądać. No ale koszt mojej nierozsądnej decyzji na pewno jest wysoki. Zdecydowanie nie polecam wam tego robić. Ale cóż. Zobaczymy, zobaczymy czy może jakaś whisper albo jakiś inny epic tutaj wpadnie jeszcze do empowermentu. A tak kolejna dyszka, w której nie ma kompletnie ani jednego epika. Jak na razie z 30 shardów tylko jeden epic. To będzie to będzie tak wyglądało. Cold Heart. Mam dwie zbudowane reliquary Tender. Dla niej mam chyba sześciogwiazdkowy Blessing. O proszę, mamy Epika z progresywnych szans. Duch The Wanderer. I lecimy dalej. Czyli z 40 shardów, dwa epiki. To jest dramat. Nie wiem, nie wiem dlaczego to robię. Nie potrafię tego racjonalnie wyjaśnić. No ale lecimy. Lecimy. Będę przynajmniej. To szardów w Mercy. Zdaje się, że gwarantowana legenda nie resetuje Mercy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Lecimy Brodma. Tam była kolejny epic. Że tak wygląda otwieranie przy braku podwójnych szans. Słuchajcie, jakbyście się zastanawiali, to tak właśnie jest i nie polecam nikomu robić tego, co ja teraz robię. Tutaj nic, tutaj nic prawdopodobnie się nie wydarzy. To Tutaj wszystkie nadzieje, y, jakie moglibyśmy mieć, zderzą się z rzeczywistością. I kolejna miała być dyszka z samymi rarkami, ale Ursara, Ursala Demorner uratowała sytuację. Nie liczyłem, ile jeszcze potrzebuję szardów, y, do, żeby dobić do tych stu. O proszę, kolejny Tuchak. I zobaczmy, co dalej. No tak, progresywne szanse mogłyby zadziałać. O, White Dryad na Bardzo fajny epik. Będzie Empowerment. Frenzy. No, taka, taka dyszka jak przy podwójnych szansach. Słuchajcie, mamy trzy. Mamy trzy epiki. No to już gdzieś końcóweczka tego otwierania. Seducer. Selinia. To jest rer którego można gdzieś tam użyć. Ma bardzo fajne HP Burn i sama bafuje swoje Accuracy. Painkeeper też świetna rerka. Renegade to samo. To są rerki, które gdzieś tam jeszcze można używać od czasu do czasu. Nie wiem, czy to nie ostatnia dyszka. Tutaj chyba na samym końcu zobaczymy eee, złoty rozbłysk. Ale do tej pory będą. Tak, to była ostatnia. To była ostatnia dyszka. 100 szardów. Little miss Ani. Nie róbcie tego. Nie polecam. To nie było na pewno rozsądne, co zrobiłem. Ale cóż, nie potrafiłem się oprzeć. I tą oto czempionkę będę mógł zbudować. Ta animacja, którą tutaj dostaliśmy, jest niesamowita. Jest po prostu tak klimatyczna. Prosto z horroru czempionka, a do tego po bawie mocno bije. No może brakuje czegoś w jej kicie. Może brakuje block revive na przykład, na którym ze skilli. Może brakuje nie wiem, ignorowania stąskin. skin. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że nie będę żałował tego, co teraz zrobiłem. Będę na pewno polował teraz na duszę dla niej, żeby ją zbudować. A kiedy to zrobię, przetestujemy ją razem na moim koncie. A teraz może jeszcze Zobaczmy, co tam w tym deku nieszczęsnym się uda otworzyć. Najprawdopodobniej w zależności od tego. No tak, jeszcze brakuje mi tutaj 6000, żeby otworzyć cały dek. Więc zdaje się, że nie będę miał wyjścia i żeby otworzyć cały dek, no jak już się powiedziało, a to trzeba powiedzieć b, choć nie ma tu nic szczególnego w tym deku, będę musiał otworzyć kilka soul stone'ów. Szybko przeliczę ile i to będzie jakieś 6 średnich, i rzucimy jeszcze dyszkę małych, tam troszkę przestrzelę, ale nie będę otwierał małych soulstone'ów pojedynczo. Natomiast z pewnością chciałbym tutaj ustawić, może zamiast nakreta, albo nie, zamiast Tormina, który ma już trzegwiazdkową duszę, na chwilę przynajmniej ustawimy sobie Little Miss Annie bo ona nie ma żadnej u mnie duszy. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno tak jest, ale tak. Little Miss Ani nie ma żadnej duszy, także wish zaktualizowana. 6 średnich, dyszka małych. No, byłoby fajnie, słuchajcie, byłoby fajnie, to byłby taki przyjemny akcent, który by chociaż trochę zracjonalizował moje nierozsądne dzisiejsze zachowanie. Lecimy 6 średnich, będę liczył, może się nie pomylę. Zobaczymy, żadnych zbustowanych szans nie mamy. Lecimy od Epica. O! Oho! Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Royal Guard 6 gwiazdek. No to jest bardzo ciekawa dusza. Tak, 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 podoba mi się. Podoba mi się ta dusza zdecydowanie. Słuchajcie, to było fajne, to było fajne, to było bardzo miłe. Lecimy dalej, druga próba. No i legenda i co tym razem? Krokmar 6 gwiazdek. Ja w to nie wierzę, słuchajcie. Ja nie wiem, tutaj główne emocje miały się odbywać przy otwieraniu voidów, a te Soul stony to tylko takie wiecie, żeby tam dobić do deku, a ja dostałem sześciogwiazdkową duszę dla Royal Guarda, dla Krokmara, którego mam. No to jest, to jest coś bardzo ciekawego, słuchajcie. Nie wiem, co tu się dzieje. Boję się otwierać kolejne, to dopiero dwa jeszcze. Cztery muszę. Dobra, lecimy. Takie rzeczy, słuchajcie, to dawno nie widziałem. Akentum 4 gwiazdki. To też może być upgrade dla niego. Bardzo fajnie. Przyda się crit rate dla tego czempiona. Używam na pająku. Mógłbym nawet zbudować drugiego na hydrę. Lecimy dalej. Czyli to była trzecia próba. Lecimy czwarty shard. I kolejna legenda. No, Bela, 4 Gwiazdki, bardzo fajna dusza, rzeczywiście, dla czempiona, którego nie mam. No ale słuchajcie, coś tu, się, coś tu się dzieje, coś tu się zacięło w tą dobrą stronę. Ja nie będę narzekał, nie będę narzekał. Lecimy piąta. Piąta dusza. Kolejna legenda. Jestem w ciężkim szoku. Warchief 4 Gwiazdki, jak będę miał Warcifa idealnie z Crit ratem. naprawdę. Naprawdę bardzo dobre otwieranie dusz, chociaż nie miałem tego w planach. I ostatnia próba. Epic. Kto tym razem? Wolf. Nie, no ok, jest. Dobra, trzy gwiazdeczki. No dobra, i jeszcze dyszkę małych, tam troszeczkę, tak jak mówiłem, przestrzelę te punkty, ale, ale nie będę małych otwierał pojedynczo. Zobaczymy, co tutaj się. Co tutaj się znajdzie? Zaczynamy od mitycznego Alaza. Bardzo chciałbym mieć Alaza rzeczywiście. O tak. No, dusza by się przydała lepsza. Być może nawet mam ją dla niego. Okej, okay, no tutaj już bez szaleństw. Tutaj już bez szaleństw, ale to, co się i tak wydarzyło, słuchajcie, to no niestety nie ma duszy dla Little Miss Ani. Rzeczywiście tutaj jeszcze będę musiał na nią zapolować. No, ale dobrze. No, ale dobrze. Niech będzie. No i teraz możemy przystąpić do otwierania kart na sam koniec już taka wisienka na torcie. Mamy tutaj niezbyt wiele, bo tylko 7 epickich kart, więc dwa razy zablokuję. Mamy możliwość blokowania tutaj rzadkości, więc dwa razy zablokuję, także dwie próby wylosowania tutaj czegoś ciekawego, no nie wiem, mityczna książka, okej. Okay. Te nagrody są tutaj naprawdę żałosne i gdyby nie to, że Podjąłem tak nierozsądną decyzję, żeby iść po Litulmisani. No to na pewno bym się tym nie zainteresował. Także polecimy, otwórzmy. Wiecie, to będę otwierał po kolei, naprawdę. Tutaj nic się, nic się nie może wydarzyć ciekawego. Nie będę blokował. Poczekamy na epicką rzadkość. Może będą jakieś trzy po kolei po drodze, ale no dobra. Mamy pierwszą epicką zablokujemy sobie tą rzadkość. A dobra, nie będziemy otwierać po kolei, pójdziemy najpierw po rogach. OK, druga epicka legendarna książka, chyba jedyna, która tutaj się w ogóle znajduje. Czekamy na trzecią. No, jedyna ekscytacja tutaj przy otwieraniu tego deku to właśnie kiedy trzy epickie po kolei będą. Zobaczymy, co tam uda się wylosować. No tak poza tym, OK, mamy, mamy skrzynkę, O, or, ok, okej, mityczna, to okej, okay. no przyda się, ale mogło być lepiej, umówmy się, czekamy na kolejną epicką, o, od razu, fajnie, od razu możemy zablokować i postrzelajmy sobie tak, żeby tu jakieś emocje do, dodać tutaj, jakieś atrakcji, nie będę szedł może po kolei, o, nic, nic się nie, nie uda, tak strzelam, ale jak na razie kulami w płot, no dobra, okej, okay. to była ostatnia szansa na coś ciekawego z epickiej skrzynki. No dobra, mamy 10 monet. No i tym razem, jeśli będę blokował, to tylko niebieskie. OK, zablokujemy niebieskie. Nawet nie spojrzałem, co tam w tych niebieskich można wylosować. Nie jest to w żaden sposób atrakcyjny deck. Ja nie wiem, kto w plarium to układa. Zapewne uczestnictwo w tym evencie jest tak nikłe, że ten ktoś pójdzie po rozum do głowy. No nawet już nie miałem możliwości wylosowa... A, jest, nie, jest jeszcze jedna, słuchajcie, przegapiłem. A dobra, a, a no tak, ale w niej było coś, w niej było coś epickiego. Chyba wszystkie otworzyłem, prawda? No są tu jakieś tam dodatkowe zasoby, no trochę energii, ok, będzie na farmienie masterek, albo muszę dokończyć turniej Vila jeszcze także mm, no także słuchajcie no mm, wiem zachowałem się bardzo nierozsądnie nie oszczędzajcie mnie w komentarzach biorę to wszystko na klatę i na dzisiaj z mojej strony to już wszystko dzięki cześć